są ze mnie porównywalnie większe owce. Tamten obóz 6 hektarów to 185 hektarów, zatem 20-parokrotnie większy obóz niż tamten. To tutaj znajdował się główny ośrodek masowej zagłady Żydów z Sefer też nie urodził. Przed zajęciem wyprawiania teraz znajdowała się tu polska wieś Brzezinka, lecz około 1200 mieszkańców. Mieszkańcy nie chcieli stanowić się do niego, wydłużono rezygnacje, a materiał pochodzący z rozbiorników domu posłużył do pierwszy brak. Pozostały tylko takie betonowe obrusy, fundamenty, skierczące koniny. To są wszystko pozostałości po barakach drewniane. Część została zniszczona jeszcze w czasie wojny, część została spalona, na przykład magazynowy zamek Kanady. Część również rozebrana, ponieważ na ludność, która później po wojnie powracała na swoje dawne myśli. Jeszcze by nie było muzeum. Plan założenia obozu w Birkenau z października 1941 roku zakładał, że obóz będzie wybudowany na około 100 tysięcy jeńców. Plan ten jednak mógł być zrealizowany tylko częściowo, ponieważ w 1942 roku marszałek SS Heinrich Himmler oznaczył Auschwitz-Birkenau jako główny ośrodek masowej zagłady Żydów w Sejmie. Ponieważ następny plan dotyczący budowy obozu Birkenau od sierpnia 1942 roku zakładał wybudowanie obozu na 200 tysięcy więźniów, zatem raz więcej oraz urządzeń do tego. Z poprzedniego planu powstał tylko odcinek B1, który był kobiecym obozem. Na prawo zaprojektowano rampy kolejne. Właśnie tu na tej rampie odbywało się selekcje. Ale dopiero od maja 1944 roku. Wcześniej selekcję przeprowadzono przy obozie Auschwitz 1. Od lipca 1942 roku na tak zwanej Juden rampie, która odbywała się pomiędzy obozami. Od maja 1944 roku tu wewnątrz obozu w tym okresie głównie wśród Żydów deportowanych z Węgier. Zamordowano wówczas w ciągu tylko 3 miesięcy około 435 tysięcy Żydów z Węgier. Prawie pół miliona ludzi wymordowano w 3 miesiące. Codziennie 3, kiedy nawet 4 pociągi liczące po 40 takich.